słyszycie, ja mówię Polonia i Polacy za granicą, myślę tutaj o naszych rodakach na wschodzie, którzy tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżali, im się po prostu przesunęły granice, oni tam zostali. I mówienie o nich Polonia to jest takie określenie, które ich w jakimś sensie obraża, że dlatego mówimy i o Polonii, i o Polakach za granicą. W roku 2012 polski rząd Donalda Tuska i ministra Sikorskiego dokonał wielkiej rewolucji w podejściu do Polaków, którzy mieszkają za granicą. Na czym ta rewolucja polegała? Otóż do roku 2012 kwestiami Polonii, opieki nad Polonią i relacji z Polonią, te kwestie były regulowane i były w jurysdykcji Senatu, Wyższej Izby Polskiego Parlamentu. To Senat dysponował co roku pulą pieniędzy, którą przeznaczał na różne inicjatywy polskie w różnych miejscach świata i była to moim zdaniem bardzo dobra formuła. To była też formuła, w której niezależnie od tego, czy się było w koalicji, czy się było w opozycji, uczestniczyło się w pewnym procesie. Jak wiadomo, w Izbie Parlamentarnej ktoś ma większość, ktoś ma mniejszość, ale te obydwie strony są reprezentowane. W zeszłym roku nagle, w marcu, dowiedzieliśmy się, że nie, że to jest zły pomysł, że lepszym pomysłem jest to, żeby tymi sprawami zajmował się minister spraw zagranicznych. To się odbyło wszystko w bardzo szybkim tempie, ale co warte podkreślenia, Komisja Łączności z Polakami za granicą otrzymała stanowiska organizacji polonijnych czy polskich z wielu stron świata. One wszystkie miały tak naprawdę, proszę Państwa, one wszystkie mówiły o jednym. Otóż wszystkie organizacje polonijne się temu sprzeciwiały. Wszystkie organizacje polonijne chciały, te, które się wypowiedziały oczywiście, bo nie będę też ukrywał, że nie ze wszystkich państw świata takie opinie do nas napłynęły, ale napłynęły i od Polonii Australijskiej, i od Polonii Kanadyjskiej, i od Polonii Amerykańskiej, napłynęły z dwóch czy z trzech państw Unii Europejskiej. Nie pamiętam, czy było stanowisko Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Dowiedzieliśmy się od ministra Sikorskiego w trakcie debaty sejmowej, że no ci Polacy, którzy stanowią największą grupę Polaków mieszkających poza granicami Polski, to było dość ciekawe zresztą stwierdzenie, czyli Polacy w Niemczech, oni to popierają, co robi rząd Donalda Tuska, ale nie było tego poparcia na piśmie, tylko powiedziano nam, że to poparcie jest ustne. My jako Komisja Łączności z Polakami za granicą również przeciwko temu protestowaliśmy. Udało nam się przegłosować stanowisko komisji, które przeciwko temu rozwiązaniu protestuje. No ale w polskim Sejmie najważniejsze decyzje są podejmowane na sali plenarnej i tam Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dokonała tego zamachu na te środki, którymi dysponował do tej pory Senat. Proszę Państwa, co to oznacza? To oznacza, że te pieniądze są poza jakąkolwiek kontrolą opozycji. Do tej pory było tak, że my widzieliśmy, co się dzieje. Tak naprawdę nie można było z chwili na chwilę pewnych programów zatrzymać. Można było zmienić akcenty, można było jakieś projekty wyróżnić, a jakieś projekty w jakimś sensie ograniczyć. My będziemy o tym mówić, będziemy na to wskazywać i nie jesteśmy w trakcie przygotowania opracowań. Z tego co wiemy, doszło w zeszłym roku do takich sytuacji, że pewne organizacje, które tak naprawdę dopiero powstały, składały wnioski, otrzymywały wielkie dofinansowania, czyli de facto ich powstanie służyło tylko i wyłącznie tym konkursom, które się za chwilę miały rozpocząć. Ja w zeszłym roku używałem w trakcie spotkań z Polakami, którzy mieszkają za granicą, z naszymi środowiskami polonijnymi, bo jestem posłem też wybranym głosami Polonii i otrzymałem bardzo wiele głosów poza granicami Polski. Dzięki tym głosom jestem posłem. Używałem takiego sformułowania, że to jest czarny rok dla Polaków, szczególnie tych Polaków, którzy mieszkają na wschodzie. W zeszłym roku przez te właśnie reformy, proszę Państwa, zamilkły programy radiowe, programy telewizyjne, przestały się ukazywać różne pisma, które na wschodzie tą polskość podtrzymywały. Do jakiego kuriozum dochodziło, powiem Państwu na przykładzie jednej z radiostacji, które nadawały na dalekiej Syberii. Jeden program radiowy kosztował 50 zł polskich. 50 zł polskich kosztował jeden program radiowy. Tych pieniędzy nie znaleziono. Tego programu już dzisiaj nie ma.
Na tych falach nadaje w tej chwili program radio niemieckie dla mniejszości niemieckich na tym terenie. Polska już tak naprawdę nie odzyska tej częstotliwości, nie odzyska możliwości nadawania tej audycji za tak niewielkie pieniądze. I takie rzeczy miały miejsce w zeszłym roku. Tam, gdzie nam się udawało, tam, gdzie protestowaliśmy, tam, gdzie mieliśmy sygnały i informacje, że coś jest nie tak, pisaliśmy protesty, pisaliśmy interpelacje, omawialiśmy te sprawy na komisji. Dzięki wspólnym działaniom części mediów, naszym na komisji sejmowej i tych ludzi, którzy tam, zamiast zajmować się wydawaniem gazet czy organizowaniem letniego wypoczynku w Polsce dla tych dzieci, zajmowali się walką o to, żeby przestać. To dzięki temu udało nam się ileś inicjatyw uratować. Ale powiem tak, czasami to było wręcz z jednej strony kuriozalne, a z drugiej strony groteskowo żałosne, bo na przykład dowiedzieliśmy się w lecie, że nie przyjadą do Polski po raz pierwszy dzieci z dalekiej Syberii na akcję letnią. I potem jak zaczęliśmy o to pytać i nagłaśniać, to okazało się w odpowiedzi ministra spraw zagranicznych, że dzieci z Syberii są w Polsce na wakacjach. Już przyjechały na wakacje. Już właśnie do tej Polski przyleciały samolotem. W międzyczasie, tak od momentu zadania pytania do momentu napisania odpowiedzi okazało się, że te dzieci zostały, w jakimś sensie ten projekt został uratowany. No tylko do tej pory te dzieci przyjeżdżały pociągiem, w związku z tym kupienie tym dzieciom z dnia na dzień biletów lotniczych, żeby one zdążyły przyjechać do Polski i żeby można było odpisać, że one są w Polsce, przecież ten projekt jest dalej realizowany, kosztowało znacznie więcej pieniędzy, niż gdyby one w normalnym trybie do tej Polski, takim jak to było, bardzo cierpiały. Rodzi się oczywiście pytanie, jakie inne dzieci nie dotarły do Polski właśnie z tego powodu, że ten projekt kosztował kilka razy więcej. I się będziemy starać tego dowieść. Ja mówię o tym dlatego, że te działania, które niestety są w tym roku kontynuowane. Ten rok dla Polaków na wschodzie wygląda na to, że będzie jeszcze gorszy niż w zeszłym roku. Kuriozum pokazuje tej sytuacji, pokażę Państwu na jeszcze jednym przykładzie i przestanę już o tym mówić, bo jest to rzecz, którą moim zdaniem z jednej strony musimy wszyscy wiedzieć, ale która w jakimś sensie państwa poza waszymi więzami z tymi ludźmi przecież bezpośrednio nie dotyczy. Otóż w swoim czasie polski rząd powołał Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. To jest fundacja rządowa, która działa według specjalnych przepisów. W zeszłym roku ta fundacja otrzymała 3 albo 4 miliony złotych mniej dotacji na funkcjonowanie. W tym roku dotacja na jej funkcjonowanie spadła do 4 milionów. W tej chwili wszyscy pracownicy tej fundacji zostali zwolnieni, którzy mogli być zwolnieni z pracy. I ta fundacja tak naprawdę realizuje już ostatnie projekty, bo ten budżet został w ciągu tych 3 lat praktycznie zmniejszony do takiego poziomu, że ona działać normalnie nie może. Ale jakie jest z tego kuriozum i coś, czego ja jeszcze do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć i co staramy się w tej chwili wyjaśnić. To jest fundacja, która działa według takich przepisów, które na dzień dzisiejszy, jeśli byśmy doprowadzili do jej likwidacji, nie będą już możliwe zgodnie z prawodawstwem unijnym i prawodawstwem polskim do tworzenia. To jest fundacja, którą w 100% kontroluje polski rząd. Polski rząd może decydować o tym, czym ta fundacja się zajmuje. Pomimo tego te pieniądze są ograniczane i pomimo tego ta fundacja nie może w sposób normalny realizować swojego programu. Takie rzeczy dzieją się właśnie dlatego, że nie ma nad tymi pieniędzmi, nie ma nad tym procesem kontroli społecznej. Pieniądze zostały zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą. To jest jeden z powodów, dla których ja tutaj przyjechałem do Londynu, jest sprawa, która już Państwa na pewno dotyczy. To jest kwestia nowej reformy, która wisi w powietrzu i która w jakimś sensie w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości nastąpi. Aczkolwiek nie znamy jeszcze jej szczegółów. To są zmiany, które są powoli sygnalizowane, dotyczą szkolnictwa polskiego poza granicami Polski. Ponieważ to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, pokazuje, że ten rząd nie jest się w stanie zawahać przed niczym, to ja się też niczego dobrego z tych reform nie spodziewam. Otóż rząd zapisał w tym roku 5 milionów złotych w budżecie, to jest jak na pieniądze, które płyną na Polonię dość dużo, na coś, co nazywa uspołecznieniem szkolnych punktów konsultacyjnych. Szkolne punkty konsultacyjne to są takie szkoły, bo teraz już nie szkoły, bo już nazywane są inaczej,
które były kiedyś dawno i powstawały przy polskich placówkach dyplomatycznych, przy ambasadach, przy konsulatach, w których kształcenie było tak naprawdę bezpłatne, tak? Rodzice nie ponosili kosztów, w przeciwieństwie do tych szkół społecznych, prywatnych czy parafialnych, przy których jakaś odpłatność za naukę jest. No i powiedziano w zeszłym roku odbywał się zjazd Polonii i Polaków za granicą. To też było bardzo ciekawe wydarzenie, żeby zobaczyć, jaki jest stosunek rządu do państwa. Już odbywał się ten zjazd. Ten zjazd, na który Polacy przyjeżdżali z różnych stron świata. Oczywiście, było bardzo głośno, było bardzo wyraźnie stawiane pytanie, kto jest tymi delegatami. Dlaczego delegatami są przedstawiciele organizacji X, a dlaczego nie są przedstawiciele organizacji Y. Były bardzo wieloletnie zarzuty wobec tych organizacji, one się nazywają na roboczu parasolowo, czyli takich, które skupiają jakby wszystkie organizacje polonijne z danego państwa. Komu oni przyznawali te mandaty? Ale jakby na chwilę od tego abstrahując, proszę sobie wyobrazić, że w trakcie tego zjazdu w Warszawie nie było wiceministra spraw zagranicznych, który odpowiada za kwestie Polonii w MSZ. Przecież ten zjazd, wiadomo, że nie był organizowany z dnia na dzień, że ludzie musieli dużo wcześniej sobie ten wyjazd zaplanować. Docierali przecież z całego świata. Z południowej Ameryki, z Australii, z Nowej Zelandii, z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, czyli z miejsc, z których no nie jest tak łatwo dotrzeć do Polski, jak choćby stąd, z Londynu, czy z innych miast europejskich. I w tym czasie minister spraw zagranicznych, który odpowiada za relacje z Polonią, wybrał się na wycieczkę do Chicago. On był w tym czasie w Chicago, spotykał się tam z młodzieżą polską, z Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i z Kanady. No to pokazuje jednoznacznie, jak traktuje polski rząd, jak traktuje ten, który za to odpowiada, tych, którzy z całego świata zjeżdżają się, najczęściej zresztą na własny koszt, do Polski po to, żeby rozmawiać o ważnych problemach, które dotyczą tych wszystkich społeczności, w których żyją. Problemy, które są często bardzo podobne, ale też często są dość specyficzne. To jest człowiek, który zrezygnował z możliwości spotkania się z tak wieloma przedstawicielami Polaków w różnych miejscach świata, po to, żeby na miejscu z nimi porozmawiać. Tak, porozmawiać właśnie o tej edukacji, o której za chwilę będę Państwu mówił, porozmawiać o tym, w jaki sposób i dlaczego polski rząd nadal nie reaguje na różne głosy, czy na różne sytuacje, w których Polska jest szkalowana, choćby te polskie obozy koncentracyjne, o które co chwila gdzieś na świecie ktoś mówi, to pozostaje bez reakcji natychmiastowej i takiej, jak powinna być reakcji polskiego rządu, po to, żeby móc porozmawiać z Polakami o nowych zasadach finansowania Polaków, którzy mieszkają, i dofinansowania inicjatyw polskich poza granicami kraju. Zjazdu, w którym proszę też zauważyć, brali udział nie tylko działacze polonijni, ale brała udział olbrzymia rzesza polskich dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy albo piszą, albo tworzą programy radiowe, albo tworzą programy telewizyjne. Nie, to dla pana ministra nie było istotne, pan minister w tym czasie był w Chicago. I to niestety były bardzo przykre dni, bo to nie tylko pan minister nie był obecny na tym spotkaniu. To spotkanie miała otwierać pani marszałek Kopacz, była sesja plenarna w polskim parlamencie. Pani marszałek Kopacz też tej sesji nie otworzyła, nie było pana ministra Sikorskiego. No był to pewien pokaz, jak traktuje ta władza tych, którzy tą polskość tak naprawdę krzewią, dzięki którym ta polskość w wielu miejscach świata dalej jest utrzymywana i dalej istnieje. Taki smutny moment w tym bardzo złym roku, który zaczął się od tego zabrania pieniędzy z Senatu. Zabrania pieniędzy z Senatu, jeszcze to powiem na koniec, które to zabranie zostało przez senatorów, na które to zabranie Senat tak naprawdę się temu nie sprzeciwi. Platforma Obywatelska w Senacie głosowała za odebraniem sobie de facto, bo senatowi uprawnień. Marszałek Borusewicz, który parę tygodni wcześniej mówił, że on się na to nie zgodzi, na to posiedzenie Senatu po prostu nie przyszedł. Nie było go w trakcie tego głosowania i to był ten głos największej odwagi w jego stronę, że on nie uczestniczył w zabraniu sobie pieniędzy. No ale wcześniej odbył, z tego co wiemy, rozmowę z panem premierem Tuskiem i pan premier Tusk mu wytłumaczył, że jeśli będzie tam jakiś większy sprzeciw, to już może nie być marszałkiem Senatu i uznał zapewne, że to jest istotniejsze. Proszę Państwa, coś wisi, tak, w powietrzu, bo te 5 milionów zostało tam wpisanych nie bez powodu. Na tym zjeździe zresztą i po tym zjeździe była taki głośny jakby konflikt
pomiędzy szkołami właśnie tymi przy ambasadach, a szkołami społecznymi. Już powiedziano szkołom społecznym, że no to już koniec tego, że ci są na lepszych warunkach, teraz wszyscy będą na takich samych warunkach i oni dostaną jakieś pieniądze. No ale to jest śmieszne, bo szkół społecznych, prywatnych, polskich na całym świecie jest tak wiele, że tych kilkadziesiąt, tych jest niecałe 90 chyba szkół społecznych i ich budżetów no w życiu nie pomoże, nawet rozdysponowanie wszystkich tych pieniędzy, w życiu nie pomoże w sposób znaczący jakimkolwiek szkołom społecznym. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że ci ludzie zostali zmanipulowani, tak samo jak jesteśmy właściwie manipulowani w bardzo wielu innych kwestiach. No i teraz się rodzi pytanie, w którym momencie i w jaki sposób do tych zmian dojść. Dlatego też zdałem sobie sprawę z tego, że są te pieniądze, że trzeba je będzie na coś wydać, że polski rząd dąży do zamykania szkolnych punktów konsultacyjnych i w niektórych państwach takie sytuacje już mają miejsce. Zdałem sobie sprawę z tego, że my nie dbamy o naszych obywateli, szczególnie tych najmłodszych, tak? Bo w tej chwili ja uważam, że obowiązkiem państwa jest zrobienie wszystkiego, żeby te dzieci, które najczęściej tutaj trafiły, nie z własnego wyboru. Ponieważ ich rodzice po prostu opuszczają Polskę, bo w tej Polsce nie mogą pracować. Ktoś z Państwa się pytał mojego kolegi przed przerwą o ten program powrotów. Tak? Ci, którzy wrócili stąd do Polski, bo premier Donald Tusk obiecał, że będą mieli gdzieś pracować, już dawno są z powrotem tutaj, tak? Bo oni po prostu nie mają żadnych perspektyw. Takiego poziomu bezrobocia, jak jest w tej chwili w Polsce, uwzględniając jeszcze tą wielką migrację zarobkową, nie było właściwie nigdy. To jest sytuacja, w której ludzie, którzy już nawet mają bardzo specjalne i bardzo takie potrzebne wykształcenie, też już są często w sytuacji ludzi, którzy nie znajdują pracy. Więc powinniśmy tym naszym polskim dzieciom stworzyć warunki edukacji i powinniśmy robić wszystko, żeby one wyrastały z polskości. One muszą czytać po polsku, one muszą Polskę rozumieć i one muszą do momentu, kiedy same te dzieci zrozumieją, że to jest dla nich wielka przewaga, że oni potrafią mówić po polsku, że mogą po polsku zdać maturę na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii, to jest dla nich dużym ułatwieniem. No i w końcu ten język polski jest kolejnym dodatkowym językiem, którego znajomość tak naprawdę może im w życiu pomóc. Ale musimy stworzyć jakieś narzędzia, żeby o tych Polakach pamiętać. Wiecie Państwo o tym, że tak naprawdę już w Polsce mamy w tej chwili nie mamy przyrostu naturalnego, tylko rodzi się coraz mniej dzieci, też trudno się dziwić, że ich się rodzi coraz mniej w świetle tego wszystkiego, co się dzieje. Coraz więcej ludzi po prostu jak zastanawia się o tym, czy oni będą w stanie wychować swoje dzieci, wiedzą o tym, że nie będą i na te dzieci się nie decydują. Ale jakbyśmy doliczyli te wszystkie dzieci, które rodzą się poza granicami Polski, to okazałoby się, że aż tak źle z tym przyrostem nie jest. Ja tutaj słyszałem w Londynie, że nauczyciele szacują, że 10-20% polskich dzieci uczy się polskiego w szkołach jakiegokolwiek typu. Nawet jeśli to jest 40%, to proszę Państwa jest zatrważające, bo to znaczy, że ponad połowa polskich dzieci nie uczy się polskiego. To oznacza, że ileś z tych dzieci tak naprawdę w jakimś sensie jest wynaradawiane. I jeśli polski rząd na to nie reaguje, to znaczy, że polski rząd te dzieci wynagradza. I to już jest rzecz, moim zdaniem, nad której ze spokojem przejść po prostu nie możemy. Musimy absolutnie głośno mówić o tym, że się na to nie zgadzamy i pokazywać mechanizmy, które z jednej strony każdy z tych systemów, które jest, będą wspierać. Musimy znaleźć system, który będzie wspierał szkoły społeczne, musimy utrzymać szkoły nazywane. Proszę też zwrócić uwagę, jaka jest nomenklatura. Otóż kiedyś szkoła przy ambasadzie to była szkoła polska i ona miała swojego dyrektora. Dzisiaj to jest punkt konsultacyjny i ona już ma tylko swojego kierownika. Jakbyśmy do tego nie podchodzili, to kierownik jest w naszym rozumieniu kimś niższym rangą niż dyrektor, tak? Do dyrektora mamy większy szacunek niż do kierownika. Do szkoły mamy większy szacunek i do świadectwa szkolnego niż do świadectwa jakiegoś szkolnego punktu konsultacyjnego, tak? My mamy też redefiniowanie, ja to nazywam w ogóle w przestrzeni publicznej w Polsce, mamy redefiniowanie pewnych pojęć, już nam się zmienia definicję podstawowych pojęć i ci, którzy ją zmieniają, myślę tutaj o niektórych dziennikarzach, o różnych naszych
liderach, celebrytach, oni się też patrzą, jak my na to reagujemy. Jeśli nie ma reakcji takiej gwałtownej, gwałtownego sprzeciwu, to za jakiś czas już to jest przez nas akceptowane, tak? Ta definicja się zmieniła. Ja na chwilę zrobię dygresję, bo dzisiaj jest 10 marca. Ja miałem zaszczyt, czyli kolejny miesiąc od tragedii smoleńskiej, bo o to mi chodzi. Ja miałem zaszczyt pracować w świętej pamięci prezydentem, ale przypominam sobie 10 października 2010 roku. To było 6 miesięcy od czasu Smoleńska. I to redefiniowanie, ponieważ Państwu powiem na takim przykładzie, z którym miałem do czynienia wtedy w Polsce, który mnie uderzył. 10 października to była niedziela. 10 października postanowiono, że pani prezydentowa, żona pana prezydenta Komorowskiego, stanie na czele delegacji, która pojedzie do Smoleńska, delegacji, w której będą brały udział rodziny, tych, którzy tam zginęli, te, które oczywiście chcą. I to był 10 października, niedziela. To coś, w czym ci ludzie brali udział, nazwano pielgrzymką. Pielgrzymka rodzin do Smoleńska. Proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, że ta pielgrzymka w swoim planie nie miała mszy świętej. To była niedziela. I to była pielgrzymka. I to było oczywiste, że to jest pielgrzymka. Tak? Było to nabożeństwo ekumeniczne. I tak zostało to nazwane. Pielgrzymka rodzin tych, którzy stracili bliskich. Już nie będę dokładnie z panią prezydentową, która stała na czele tej pielgrzymki. Nie było mszy. I za chwilę będziemy już myśleć, że może być pielgrzymka, której nie ma mszy świętej, że to jest zupełnie rzecz w tym momencie naturalna. To jest to redefiniowanie pojęć. Tam się zmienia po prostu rzeczywistość. Tak? Rzeczy, które dla nas do niedawna znaczyły coś innego, dzisiaj znaczą już coś innego. I tak mniej więcej polski rząd też podchodzi do kwestii związanych z państwem, tak? Traktując was absolutnie przedmiotowo, przesuwając was po prostu na tej mapie różnych miejsc, w których Polonia powinna być umiejscowiona. My się na to nie zgadzamy i my chcemy i powodujemy w tych najbardziej nezależnych obszarach, które dotyczą Polaków poza granicami kraju, przynajmniej to, co my możemy. My możemy przede wszystkim inicjować pewną debatę i o pewnych procesach rozmawiać i je nagłaśnić. No i tym się zajmuje Komisja Łączności z Polakami za granicą, której jestem członkiem. Tych rzeczy, które mogą was dotyczyć, jest oczywiście bardzo wiele. To jest tak, że my oficjalnie słyszymy, że wszystko jest z polskimi organizacjami polonijnymi konsultowane, ale wiemy, że to jest nieprawda. Ja tydzień temu byłem w Paryżu i w Paryżu, proszę Państwa, dowiedziałem, że nie ma już na przykład Polskiego Instytutu Kulturalnego w Paryżu. To miejsce zostało sprzedane, bo tak naprawdę no, nie było potrzeby. Nie ma potrzeby, żeby w Paryżu był Polski Instytut Kulturalny. To są rzeczy, które się tak naprawdę do niedawna nie mieściły w głowie. I co? I te pieniądze, które wpłynęły ze sprzedaży tego budynku, a swoją drogą kto, jaki dobry właściciel sprzedaje nieruchomości w okresie największej dekoniunktury, która właściwie no, bije w nas zewsząd, tak? Dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że pani konsul z Kolonii, która odmówiła decyzji o sprzedaży konsulatu, a to jest była polska ambasada w Niemczech, bo to była kolonia, bo no, miasta, które bardzo blisko siebie leżą, piękny budynek, ona została zwolniona z pracy, ponieważ trzeba ten budynek sprzedać, tak? I przenieść polski konsulat z tego budynku do jakiegoś centrum handlowego dyskoteki, bo taka jest decyzja polskiego rządu. I dochodzi do sytuacji, w której niemieckie gazety, poważne niemieckie tytuły piszą, że one w ogóle nie rozumieją, co się dzieje. Polacy się przeprowadzają do jakiegoś centrum handlowego czy biurowego z pięknej siedziby, tak? Czyli już media niemieckie pokazują nam, że one tego nie rozumieją. Tak? Bronią jakby polskiej racji stanu. Proszę zobaczyć, jak to jest kuriozalne. To chwała im oczywiście za to, że piszą o takich rzeczach, które mają miejsce. Ja w swojej działalności poselskiej składam wiele interpelacji, wiele pytań i zajmuję głos w bardzo wielu debatach, które na forum komisji mają miejsce. Ja nie kryję, że tych problemów, które płyną z całego świata, jest całe mnóstwo, ale my możemy te problemy próbować rozwiązywać i próbować pokazywać te wszystkie sprzeczności, próbować też
w jakimś sensie bronić państwa pozycji, tak? No tylko wtedy, kiedy mamy po drugiej stronie, mówię teraz nie po drugiej stronie konfliktu, tylko po tej drugiej stronie granicy, tak? Mamy państwa, którzy nam po prostu mówią, jak to wygląda w rzeczywistości. Ja w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, bo Polska likwiduje w tym roku konsulaty w Unii Europejskiej. Na razie zaczęło od dwóch, jeden we Francji, jeden w Szwecji. I jak się pytaliśmy, no, czy czymś grozi na przykład likwidacja polskiego konsulatu w Libii, to jest północ Francji, to się dowiedzieliśmy, że niczym nie grozi, tak? A ja dopiero tydzień temu się dowiedziałem, że w tym konsulacie była siedziba polskiej szkoły. No niestety się dowiedziałem za późno, tak? Nie wiedziałem, że jak pytam urzędnika polskiego rządu, czy czegoś to grozi, a on mi odpowiada, że nie grozi, to powinienem zadać następne pytanie, a co będzie z polską szkołą, tak? Która tam miała miejsce, rozumiem, że jej nie będzie, tak? Jeśli nie mam tych informacji z drugiej strony, no to po prostu wiele rzeczy dzieje się metodą faktów dokonanych. My się dowiadujemy, że wszystko było ustalone, że tak miało być. Czy polskie państwo powinno w tym momencie zamykać swoje placówki, jakby likwidować kolejne etaty, zamykać się na środowiska polonijne, szczególnie polonijne, w sytuacji, w której tak wielu Polaków wyjeżdża w tej chwili z Polski. Tak? No wręcz odwrotnie. No. Ja rozumiem, że jak wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, wyjeżdżają setki tysięcy Polaków, to tutaj nie powinno się ograniczać etatów, tylko wręcz odwrotnie, powinno się zwiększać, a może nawet myśleć o powoływaniu nowych placówek dyplomatycznych. To nie jest przecież problem tylko Wielkiej Brytanii. W Szwecji też jest dużo więcej Polaków, bo to też jest państwo Unii Europejskiej, my tam możemy wyjeżdżać. Tam się likwiduje konsulat w Malmö, sprzedaje się budynek. A na nasze pytania, po co są sprzedawane te budynki, to moje pytanie było na przykład, co będzie z pieniędzmi z Kolonii. Wiceminister spraw zagranicznych mówi do mnie, no przecież panie pośle, mówi, przecież to nie może być tak, że państwo będziecie blokować remont i oddanie do użytku ambasady polskiej w Berlinie. Czyli już się dowiaduje, że pieniądze z konsulatu w Kolonii są niezbędne po to, żeby wyremontować budynek polskiej ambasady w Berlinie. Znaczy tupet, bezczelność i takie totalne lekceważenie jakby dla tych wszystkich kwestii polskich ze strony właśnie pana ministra jest no przykre i nie można chyba na nim przejść do porządku dziennego. Powiem jeszcze o trzech rzeczach, które w ostatnim czasie może nie dotyczą bezpośrednio Polaków, ale dotyczą rzeczy, które podnosiliśmy w Sejmie. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu udało nam się przywrócić, że tak powiem, do życia sejmowego ustawę o Korpusie Weteranów. To jest ustawa, którą w 2008 roku skierował do Sejmu pan prezydent Lech Kaczyński. To jest ustawa, która powstawała we współpracy ze środowiskami weteranów. To jest ustawa, która była w Sejmie referowana przez ministra Stasiaka. I to była referowana tak naprawdę i prace nad nią trwały do, no tak przez przypadek się zdarzyło, 7 kwietnia 2010 roku. Później już właściwie żadnych prac nie było. Potem ona już została włożona do jakiejś zamrażarki. Chcemy o tym rozmawiać, bo uważamy, że to jest ostatni moment, żeby tych weteranów, którzy naszą wolność nam, o naszą wolność walczyli, żeby ich w sposób szczególny uhonorować. No i druga kwestia, o której chcę tutaj powiedzieć, bo moim zdaniem też jest rzeczą, nad którą nie możemy przejść do porządku dziennego, no to jest sytuacja ostatnich 10 dni, sytuacja związana z polskimi mediami. Ja jestem, proszę Państwa, też szefem takiego zespołu do spraw obrony wolności słowa, który działa w polskim parlamencie. I muszę powiedzieć, że jest mi z tego powodu dosyć wstyd, że jest taki zespół w parlamencie, tak? Zespół do spraw obrony wolności słowa. To znaczy, jak musi być w Polsce źle, skoro w parlamencie musi istnieć taki zespół. I to już nie chodzi tylko o telewizję Trwam i o to, że nie może być telewizji Trwam, bo przecież to nie jest tak, że każdy z nas, w normalnym świecie powinno być tak, że każdy z nas powinien decydować o tym, czy chce oglądać taką telewizję, czy nie chce, ale móc mieć możliwość jej wyboru, tak? Jeśli ja nie oglądam telewizji, nie wiem, TVN24, no to dlaczego ci, którzy mają i chcą ją oglądać, nie mogą jej oglądać, tak? To samo z telewizją Trwam. Każdy powinien mieć prawo wyboru. Nie, tutaj prawa wyboru ma nie być, telewizja Trwam ma na tym multiplexie nie być. No oglądamy sytuację, w której tyle milionów Polaków chce tej telewizji, tyle różnych organizacji społecznych chce tej telewizji, a ta telewizja nie może otrzymać miejsca na multiplexie. Dlaczego nie może otrzymać miejsca na multiplexie?
Dlatego, że jest ostatnim miejscem, jednym z ostatnich miejsc, gdzie można tak naprawdę dowiedzieć się tego, co dzieje się w Polsce naprawdę. Można posłuchać wiadomości, których w innych miejscach się już nie posłucha. Bardzo często Państwo się pytacie, dlaczego my posłowie PiS-u nie powiedzieliśmy tego, nie zabraliśmy głosu w takiej sprawie, czy w takiej, czy w innej. Proszę Państwa, my zabieramy. My zabieramy, my organizujemy konferencje prasowe, my organizujemy briefingi, my zabieramy głos w trakcie obrad Sejmu. I nikt się Państwo poza... Oczywiście, jak Państwo wejdą w stenogram Sejmu, to Państwo to znają, tak? Ale nikt o tym nie napisze. Profesor Miński, który był 5 miesięcy kandydatem na premiera, był kilkanaście minut w programie pierwszym i drugim Telewizji Polskiej, tak? Kilkanaście minut przez tyle czasu. Człowiek, który został wygłoszony na premiera zgodnie z wszystkimi przepisami, który naprawdę bardzo wiele rzeczy osiągnął. Postanowiono, że się go nie dostrzega. Nie ma problemu. Po prostu o pewnych rzeczach się w Polsce w żaden sposób nie mówi. To jest czasami wręcz niesamowite, jak ja odkąd się wyprowadziłem od rodziców, nie mam w domu telewizora, ale jak czasami jestem u znajomych i oglądam program informacyjny i jestem na przykład po jakimś ważnym dniu sejmowym, tam w ogóle o większości rzeczy nie ma ani słowa. To są tylko tematy zastępcze, tak? Jest kilka takich tematów zastępczych, którymi Polska ma żyć zgodnie z PR-em Platformy Obywatelskiej i niestety w dużej części żyje. I teraz powstał tygodnik w sieci i trzeba ten tygodnik zlikwidować, tak? Bo to jest tygodnik, który porusza różne istotne kwestie, które tak naprawdę w niewielu miejscach mogłyby zostać poruszone. Proszę Państwa, w ciągu 2 miesięcy został poza w trybie niejawnym zostało wydane zabezpieczenie, tak? Zakaz używania tytułu w sieci na wniosek pana Hajdarowicza. Powiedzmy sobie, że pan Hajdarowicz, który przejął Rzeczpospolitą i dokonał rzadkiej sztuki, tak? To znaczy gazetę, miesięcznik, tygodnik Uważam, że, który był de facto już najlepiej sprzedawanym tygodnikiem opinii publicznej, on postanowił, że ten tygodnik się nie będzie ukazywał w takim sensie, w jakim oczekują to ludzie. Oczywiście nie ma z tym żadnego problemu, dlatego że to, co Państwo nie wydadzą na kupno tego tygodnika, to dadzą temu tygodnikowi różne ministerstwa, agencje rządowe w formie ogłoszeń, no bo przecież wiadomo, że one te ogłoszenia gdzieś publikują i idą na to setki tysięcy złotych, tak? Ale oni już nie będą pisać prawdy. Więc oni stworzyli konkurencyjny tygodnik, to trzeba im zakazać możliwość wydawania. Sąd w ciągu 2 miesięcy wydał w trybie niejawnym, nie wysłuchując żadnej strony, zakaz wydawania tego tytułu pod tą nazwą do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej. A to już będzie, jestem o tym absolutnie przekonany, procedował bardzo długo, bardzo wnikliwie i zastanawiał się, czy należy zrobić tak, czy inaczej. I na pewno prawnicy pana Hajdarowicza będą maksymalnie grali na czas, bo aż nie chce mi się wierzyć, że sąd w trybie jawnym, w jakimś kilkuosobowym składzie może orzec, że ten tygodnik się pod tą nazwą nie może ukazywać tylko dlatego, że jedna z zakładek Rzeczpospolitej, która nigdy nie była samodzielnym tytułem, nosi nazwę w sieci opinii, tak? Jeszcze jedno, też trzeba powiedzieć, przecież ci ludzie ten tygodnik zarejestrowali w sądzie, tak? Sprawdzali, czy tego typu nazwa nie jest już gdzieś zastrzeżona. Sąd im to wpisał do rejestru. Odpowiedni organ, w którym się taki tytuł rejestruje, to sprawdził, tak? Proszę zobaczyć, oni dokonali wszystkich możliwych procedur. I co się okazało w jakimś czasie, że nie mogą tego tygodnika wydawać, dlatego że pan, to jest bardzo ciekawa postać, ja zachęcam tych z Państwa, którzy nie znają historii pana Hajdarowicza, żeby ją poznać. To jest pan, który ma różne dziwne interesy ze Skarbem Państwa. To jest pan, który za te udziały w Rzeczpospolitej, które chyba brytyjski wydawca chciał parę lat temu kupić za 110 milionów złotych. On zapłacił 45 albo 55, już nie pamiętam w tej chwili, ale z tych 45 czy 55 zapłacił tylko 15, bo Skarb Państwa mu rozłożył to na raty, tak? Czyli można kupić tak naprawdę coś za dużo mniej pieniędzy i jeszcze do tego mieć to rozłożone na raty, tak? No, prawdopodobnie właśnie za te ruchy, które pan Hajdarowicz w tej chwili robi. Państwo wiecie, że przed tym artykułem o trotylu, który napisał Cezary Mys, o tym, że został znaleziony trotyl na wraku samolotu, pan Hajdarowicz w nocy spotykał się przy jakimś śmietniku z panem Grasiem po to, żeby rzecznika rządu ostrzec, że w jego gazecie ukaże się taki tekst.
tekst, żeby rząd miał więcej czasu na to, żeby przygotować swoje stanowisko. A po paru dniach się okazało, że trochę długi. Przyznali to prokuratorzy na komisji, zresztą zupełnie skandalicznie zorganizowanej przez posła Kalisza, ale przyznali się, tak? Przyznali się, że Trotyl był, czyli Cezary Gmyc napisał prawdę, za tą prawdę został zwolniony z gazety. Co ciekawe, nie tylko on, zostali zwolnieni też inni ludzie, w tym przynajmniej jedna osoba, która cały ten okres była na urlopie. No to też jest dość ciekawa sytuacja, w której powiedzmy sobie wyjeżdżamy z pracy na dwa tygodnie, a potem w tej pracy za to, co się w te dwa tygodnie wydarzyło, wylatujemy, tak? Taki przypadek też miał miejsce, bo tak postanowił pan Hajdarowicz. No i ten pan Hajdarowicz, idąc dalej, że tak powiem, i kontynuując swoją misję, doprowadza do tego, że od jutra będziemy mieli w kioskach tygodnie sieci, tak? No oni to na chwilę muszą zasłonić, bo jeśli nie zasłonią, to będą mieli kary finansowe i to olbrzymie kary finansowe, których oczywiście jako gazeta, która nie ma reklam, tak? Bo to jest jeszcze interesujące, że z tak poczytnych gazetach nie ma żadnych reklam. Nie ma. Bo tak, Skarb Państwa nie da, ale prywatne firmy też się boją, tak? Boją się, bo jeśli się czymś takim zareklamują, to może ich spotka coś złego. Przecież te firmy, choć są prywatne, to mogą być w każdej chwili skontrolowane. To jest, to wszystko, co mówię, to jest też pewnego rodzaju groza, która bije z tego, co dzieje się w Polsce. Tak? To jest taki system, który ma nas zastraszyć. Tak? Mamy grzecznie już dać sobie święty spokój i powiedzieć, no trudno, widocznie tak musi być. Więc my mówimy, że my się nie damy zastraszyć. My mówimy, że będziemy o tym wszystkim mówić, że będziemy wspierać wszystkich tych, którzy stoją na drodze do, którzy jakby walczą o tą prawdę. Będziemy starać się wszelkimi możliwymi sposobami zwalczać i ograniczać tych, którzy na tej drodze nam przeszkadzają, pokazując te wszystkie patologie i pokazując te wszystkie sytuacje, które w normalnym miejscu nie powinny mieć miejsca, tak? Bo musi być, proszę Państwa, tak, że w końcu ta normalność i ta prawda zwycięży. No nie może być tak, że się damy po prostu zaprowadzić udając, żeby tego nie wiemy na rzecz. I ja, kończąc tę swoją wypowiedź, chciałem też powiedzieć, dlaczego Smoleńsk jest tak ważny, dlaczego to, co tam się wydarzyło, czego już niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przywrócić, tak? Dlaczego to jest takie ważne? Proszę zwrócić uwagę, jak my jesteśmy okłamywani i manipulowani, jak z pamięci się walczy z tymi, którzy tam zginęli, a to byli wspaniali ludzie. Ale jak my mamy być szanowani na świecie, jeśli my nie jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem tragedii, w której ginie nasz prezydent? A jaką my mamy, proszę Państwa, pozycję teraz na mapie międzynarodowej? To najlepiej zilustruje przykład naszych relacji z Litwą. W zeszłym roku, na 11 listopada, pierwszy raz się zdarzyło, że prezydent Litwy nie przyjechał do Warszawy. Nie było od ostatnich latach takiego przypadku. Zawsze prezydent Litwy był na 11 listopada w Polsce. W tym roku, na święto niepodległości litewskiej, prezydent Komorowski pojechał do Wilna. I cóż się tam wydarzyło? Otóż pani prezydent Litwy nawet się nie zająknęła słowem, że on tam jest. Nigdy nie było takiej sytuacji, że Litwa mogłaby sobie pozwolić na coś takiego, a teraz już sobie pozwala, tak? To pokazuje, jaką my mamy pozycję. Do czego Donald Tusk i minister Sikorski, bo to są dwie główne postacie polskiej polityki zagranicznej, doprowadziły, że taka Litwa może już tak naprawdę nas na mapie europejskiej nie zauważyć. To jest bardzo przykre, tak? Proszę też nie traktować tej mojej wypowiedzi jakby czegoś antylitewskiego, bo tak nie jest. Ja tylko pokazuję po prostu, że doszło do takiej sytuacji na mapie międzynarodowej, że my już tak mało, znaczymy. I to jest też moment, w którym trzeba zacząć bić na alarm, tak? Nie może być takiej sytuacji. Za czasów pana prezydenta Kaczyńskiego rola Polski, bo jednak rolą państwa, które jest liderem w tej części Europy, do którego przyjeżdżają głowy różnych państw, którzy uznają jakby to, że Polska jest jednym z tych miejsc, wokół których buduje się pewne koalicje, a w razie potrzeby, i pokazał to prezydent Kaczyński,
ci przywódcy państw razem z nim udają się tam, gdzie powinny być realizowane polskie interesy, nie tylko ta wyprawa słynna do Gruzji, to nie było tylko jakby z jednej strony to było ratowanie niepodległości Gruzji, ale to też był nasz interes polityczny międzynarodowy, tak? I dlatego, że to było tak skuteczne, tak bardzo pan prezydent utkwił w pamięci pewnych polityków, szczególnie polityków rosyjskich, bo przecież to nie jest żadną tajemnicą, że tam się odbywał bardzo istotny spór dotyczący nie tylko kwestii gruzińskiej. I o tym musimy wiedzieć, tak? O tym musimy wiedzieć i o tych rzeczach, o których mówiłem teraz, i o tych kwestiach, o których mówiłem przed chwilą. Właśnie to manipulowanie i trzymanie na krótkiej takiej smyczy Polaków, którzy działają poza Polską. Przecież to jest proste, to jest kij i marchewka. Będzie pan grzeczny, dostanie pan pieniądze. Nie będzie pan grzeczny, dostanie pan kijem, nie dostanie pan wsparcia i dotacji. To jest system, w którym już tak naprawdę żadne kwestie nie są istotne. Minister Cicek, pamiętam, na jednej z komisji, mówię do tych, którzy piszą i są dziennikarzami, użył słowa, które dla mnie zabrzmiało zupełnie złowieszczo. On powiedział, że teraz ministerstwo będzie standaryzowało polskie media. Miał na myśli wschód, a nie zachód. Ale co to znaczy standaryzować polskie media? Znaczy to, że będą stwierdzać, czy oni piszą bardziej po polsku, czy mniej po polsku? Albo tworzyć w Kazachstanie, czy gdzieś tam na Syberii polskie media, które to mamy się samofinansować? Przecież to jest absolutna fikcja. Jeśli oni nie dostaną pieniędzy, to ich nie będzie, tak? Jeśli tych kilku zapłaniańców, którzy ryzykują swoją pozycję zawodową i życiową, bo Polacy nie są lubiani na wschodzie i poświęcają się dla tych Polaków, jeśli on napisze jakiś rusycyzm w swojej gazecie, to on już nie będzie się posługiwał polskim językiem, w związku z tym będzie mógł zostać zlikwidowany. To jest standaryzowane, tak? Proszę Państwa, to powiedzmy sobie prosto. Był kiedyś taki urząd w Polsce, on się mieścił na Mysie w Warszawie, to był urząd cenzury, tak? To teraz będziemy mieli do czynienia z identyczną cenzurą, to urząd tej cenzury, jeśli chodzi o media polonijne, trochę się przeniósł, tak? Myśli się przeniósł w Aleje Szucha, bo tam jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tam będą siedzieć ci, którzy te media będą standaryzować, tak? I jak się na to nałoży, te procesy, które się zaczynają dziać wokół tych naszych najmłodszych Polaków i to, że właściwie oni są odcinani, tak? Ci rodzice, którzy powinni mieć wsparcie, nie mają żadnego wsparcia, bo nie dość, że musieli wyjechać, to jeszcze do tego często nie stać przecież na te szkoły, tak? Zwyczajnie po prostu nie stać i nie ma tego problemu, no to mamy już do czynienia tutaj z kolejnym krokiem, czyli z wynaradawianiem, tak? To wszystko razem wskazuje na to, jak się to wszystko ogląda, że to nie jest przypadkowe, tak? Że to jest jeden plan, który jest po prostu konsekwentnie przez tych ludzi realizowany. No i o tym mówię, to myślę, że trzeba nazywać po imieniu, trzeba to po prostu pokazywać. I przede wszystkim trzeba przeciwko temu protestować. Tak? Nie może być tak, że te rzeczy pozostaną bez reakcji. I teraz chciałbym już ostatnie dosłownie zdanie. I powiem Państwu tak, to jest też bardzo wielka prośba do Państwa. Bo my jak przychodzimy na Komisję Łączności z Polakami z zagranicy i widzimy na przykład, że przyjechali Polacy z Kolonii, bo oni chcą na temat tego budynku rozmawiać, tak? Że przyjechali Polacy ze Szwecji i zaczynają przyjeżdżać Polacy z różnych stron świata. Często nawet z bardzo daleka, bo oni się po prostu nie zgadzają na to, co polski rząd robi. I oni o tym głośno mówią. I to jest dla nas największe wsparcie. Dla nas największym wsparciem jest wsparcie właśnie państwa, tak? Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy wiedzieli, że mamy to, że my mamy tą przewagę nad nimi, że oni robią coś złego, ale my tak naprawdę jesteśmy z państwem w kontakcie i wiemy, co państwo chcą, bo oni na pewno tego, co państwo chcą, w tej chwili nie realizują. To tyle na początek. Pani chciała zadać pytanie, bardzo proszę. Ja chciałam, bo pan minister wspomniał o szkolnictwie i o wielkich zmianach i zrozumiałam, że pan minister broni tych szkół przy ambasadach, a my zwalczamy. Ja jestem prezesem Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za granicą. Bardzo dobrze poznałam, już bo teraz nie ma, pana Sielateckiego. Później był następny pan Boroży. To wszystko się zmienia, to się zmienia. Ale o co chodzi? Szkoły przy ambasadach zostały założone 50 lat temu dla dyplomatów właśnie z PRL-u reżimowych. 20 lat Polska jest suwerenna, wolna
I tutaj przyjechało, to będę mówiła o Wielkiej Brytanii, masę ludzi, pół miliona, czy do miliona dochodzi, z dziećmi i dla tych te szkoły przy ambasadach mają przywileje, bo nie płacą rodzice, a to są ci sami Polacy, bo już później nie wszyscy dyplomaci mają dzieci. Nie wszyscy przyjeżdżają z pieskiem i z kotkiem i z całą, prawda, gromadą dziadek. Więc jeżeli są miejsca, a były, bo ja o tym dobrze wiem, i proszę pana, to no, kto chciał posyłać za darmo, dlaczego nie? I teraz ja walczyłam, pisałam dużo listów do pani minister, jak już ona się nazywała poprzednia? Hall, tak. Jej męża znałam osobiście. Jak był studentem, przyjeżdżał tutaj z ZFN-u, ale to nieważne. I proszę pana, i też do niej pisałam, teraz do pani Szumilas. I te szkoły nie mają dzisiaj racji bytu. Nie mają racji bytu. Na przykład te szkoły mają, dzieci w tych szkołach mają zniżkowe, mają legitymację na zniżkowe przyjazdy. Dzieci z tych szkół społecznych, za które muszą rodzice płacić 200 funtów czy 300 funtów na rok, a nosi cegły i miesza cement i nie zarabia kokosów. Ciężko pracują i nie mają tych zniżek. I właśnie i Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za granicą poparło prośbę i apele rodziców i dyrektorów szkół, tych społecznych, że legitymacje uczniowskie na zniżkowe przejazdy w ojczyźnie, bo tutaj nasze dzieci mają polskie, bo tutaj angielskie dzieci mają, przyjeżdżają, prawda, jeżdżą autobusami za darmo, a dla naszych polskich dzieci tych zniżek nie ma i jak on przyjeżdża gdzieś tam do tego dziadka z PGR-u, to on będzie widział, będzie pasł gęsi i będzie się cieszył kozą i prawda, zwierzętami domowymi. Natomiast do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, żeby zobaczyć Zamek Królewski, to dziadka nie stać, bo dziadek, tak jak widzimy w tej polskiej telewizji, obdarty, nieszczęśliwy i tak dalej. Więc panie ministrze, ten numer już teraz nie przejdzie. List został wysłany do pana ministra Wydziału Konsularnego tutaj w rodzinie pana Ireneusza Truszkowskiego i w tym liście jest napisane, jeżeli pan Truszkowski jako, prawda, on by to, kierownik Wydziału Konsularnego, nie poprze naszej prośby, to właśnie ten list pójdzie do Polski i do wszystkich, prawda, urzędów i nawet do klubów parlamentarnych. I ja poproszę pana ministra o wizytówkę, bo taki list pójdzie do pana. To jest pośrednio. Szanowna pani, ja dowiedziałem się o tej akcji, która jest podejmowana przez szkołę. Byłem w szkole Marii Konopnickiej. Dowiedziałem się o tym i będziemy się tą sprawą posłowie Prawa i Sprawiedliwości zajmować. To jest oczywisty standard. I nie mam co do tego żadnych, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Uważam, że polskie dziecko, jeśli uczy się polskiego, powinno móc korzystać z takich samych. Zresztą nawet jeśli by się nie uczyło, ale przede wszystkim te, które się uczą, powinny w Polsce mieć takie same prawa, jak ich rówieśnicy i tak samo powinny móc, niezależnie od wszystkiego, wchodzić do różnych muzeów i miejsc, bo przecież po to przyjeżdżamy do Polski, żeby tą Polskę w jak największym stopniu czuć, bo oni właśnie powinni te dni, które spędzają w Polsce, mieć jak najbardziej, one powinny im dawać jak najwięcej tej polskości. I ja tą akcję w 100% popieram, dowiedziałem się o niej wczoraj. Nie wiedziałem wcześniej, że taki pomysł istnieje. I zapewniam panią, że na pewno też tak będą robić moi koledzy i koleżanki. Będziemy tą sprawę stawiać w ramach tej debaty, co czeka polską oświatę w przyszłości. Proszę mnie teraz dobrze zrozumieć z tym, co ja powiedziałem o szkole w punktach konsultacyjnych.
Otóż ja chciałem powiedzieć, że mnie się to tak wydaje, że cała reforma będzie polegała na tym, że te wszystkie szkolne punkty konsultacyjne zostaną zamknięte i na tym się reforma zakończy, tak? To znaczy, do dzisiaj jest tak, że kilkanaście tysięcy polskich dzieci na świecie, w różnych miejscach świata, uczą się w tym systemie polskiego. W bardzo niewielkim stopniu dotyczy to dzieci polskich dyplomatów, bo to są śladowe, naprawdę, w Paryżu mówiono mi, to jest kilkanaście polskich dzieci w szkole, w której się uczy 1500 polskich dzieci, więc no, skala, tak? Ale w zamian za to się nic nie zaproponuje, bo wiemy o tym, że są takie miejsca na świecie, gdzie niestety na razie nie mam tego na piśmie, ale gdzie polskim organizacjom, na przykład Kongresem Polskim, nie chcę wymieniać nas państwa, proponowano przejęcie do prowadzenia tych szkolnych punktów konsultacyjnych. A na czym przejęcie tych polskich szkolnych punktów konsultacyjnych miałoby polegać? Ja myślę, że to byłoby bardzo podobnie jak z tą Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. Być może na ten rok dostaliby podobną kwotę jak w zeszłym roku, na następny dostaliby już dużo mniej, a po kilku latach nie dostawaliby już w ogóle. Przy okazji oczywiście te dzieci by traciły zgodnie z tym i legitymację, i świadectwa, i wszystko to, co jest możliwe. I to, co ja mówiłem, to mówiłem to, że moim zdaniem potrzebna nam jest debata, w jaki sposób mamy podejść do kształcenia polskich dzieci poza granicami Polski. A nie będzie naszej zgody tylko i wyłącznie, jeśli ta reforma ma polegać na tym, że odetniemy następne 90 szkół od finansowania. Bo mamy takie sygnały w różnych miejscach, że tak naprawdę nam w miejsce tych punktów konsultacyjnych nie ma już żadnej propozycji. Tak? Zamykane są te szkoły i koniec. I wszyscy są z tego powodu zadowoleni. I przeciwko temu będziemy też protestować. Tak? Uważamy, że ta kwestia jest jedną z fundamentalnych kwestii dla istnienia Polski poza i jakby polskości, tak? Poza granicami kraju. I oczekujemy, że rząd zda sobie też z tego sprawę. Proszę zwrócić uwagę, o ile mniejsze bezrobocie jest w Polsce. Ci ludzie, którzy wyjechali, tak naprawdę nie są na żadnych zasiłkach, ich nie trzeba wspierać, tak? Tych dzieci nie trzeba kształcić, bo one przecież ich kształcenie w szkole kosztuje, tak? Nie mówię już o leczeniu, o wszystkich kosztach, które państwo ponosi. A co więcej, państwo jeszcze wysyłacie pieniądze do Polski, tak? I wysyłacie albo bezpośrednio, bo macie tam rodzinę, która nie ma na przykład z czego żyć, albo potrzebuje wsparcia, bo jest chora i musi iść do lekarza. Wiadomo, że w publicznej służbie zdrowia w Polsce, zanim się człowiek wyleczy, to w międzyczasie umrze, bo niestety mamy taką sytuację, że nawet chorzy na raka dowiadują się, że najbliższy termin to jest za pół roku. To jest wyrok śmierci. Ale przecież państwo też do Polski jeździcie, tak? Jeżdżąc do Polski, w tej Polsce zostawiacie pieniądze, które zarabiacie tutaj, tak? A z drugiej strony, co was spotyka ze strony polskiego państwa? No spotyka was to, że te niewielkie zupełnie sytuacje, w których mogliście na to państwo w jakimś sensie liczyć, są wam coraz obcinane, tak? Coraz mniej. Tak? No to jest sytuacja chora, no to jest sytuacja, z którą nie można się w sposób normalny pogodzić. I dlatego też ja się od paru tygodni poruszam, bo to jest jakby drugie miejsce, prawdopodobnie jeszcze pojadę w trzecie. I dlatego też rozmawiam w Polsce na przykład z nauczycielami z różnych typów szkół, tak? Bo to, co jest najgorsze, wie pani, w tym wszystkim, to, że te szkoły są wzajemne, bo nie chcemy po prostu być w sytuacji, w której stracimy, ci nauczyciele mówią, stracimy pracę, tak? Ale to oznacza? No to oznacza, że coś dużego się szykuje, tak? I że po prostu ta władza nie chce nam o tym powiedzieć. I to jest najgorsze. A jeśli chodzi o system szkolnictwa społecznego, jeśli chodzi o tryb nauczania, jeśli chodzi o dość mocno wdrożona większość z tych rzeczy, o których mówiłem, a duże rzeczy i duże problemy, które mam nadzieję, że państwa nie będą dotykać, czego wam życzę z tego serca, bo nie słyszałem o tym, że tu na przykład Instytut Kultury miał być likwidowany, oby nie był, to duże rzeczy, które miałyby się dziać, no to będziemy też rozumiem, wspólnie o nie walczyć. Natomiast no mam nadzieję, że do takich kwestii nie dojdzie. A z panią jeszcze kwestia szkolnictwa bardzo chętnie porozmawiam. Dziękuję bardzo.